Śmieciarze, śmieciarze. O, tu fajnie, bo z ziemią. Cię upiekło normalnie. Śmieciarze, śmieciarze. Śmieciarze. Ale kombinezonik widzę wygodny, co? Łe, jest troszeczkę, fajnie. Już jest generalnie po sezonie, ale pogoda była taka bardzo nieciekawa, więc dopiero dzisiaj rozpoczynamy akcję, którą wszystkim polecamy, żeby rozpocząć sezon dla ryb, a nie po ryby. Nie tak szybko. Spadłem. To nie miało być tak. Podbieramy w takim razie. Choinka za burtą, jednym słowem, hasło. Za burtą. Ale jaja. Dobra, to ja podbiorę, tak czy ty? To trzeba zyskać, bo jest ładna. Ja tylko patrzę, tak się podniosła, leci, mówię, dobra, niech leci. Choinka za... No. To jest wodoodporne, więc plus. Uniesiesz? Teraz trochę waży, co? No, dwumetrowy wąs podebrany. Chcesz płynąć? No nie, panie, dawno. Akcja choinki 2022, jednym słowem, rozpoczęta trochę z przygodami i z abordażem. Warta niesamowicie, niezwykle wysoki poziom. Ładnie to teraz wygląda. A my czynimy swoją powinność dla ryb. Zachęcamy was do tego samego. A jak ktoś nie ma możliwości, a ma możliwość wsparcia tego typu działań, to zapraszamy do wsparcia. Nie ma, to powinna być w sezonie. 3 metry wody, no. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Pamiętacie film Szarpakowcy i choinki? Jesteśmy dokładnie o tej samej porze. Zobaczcie, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. Proszę bardzo. Szarpakowiec numer 1. Przez to nie chcą wykluczyć portu. Bo można przyjść zimą i poszarpać ryby. Za grzbiet. Tam drugi szarpakowiec. Tam mamy trzeciego, czwartego, piątego. Przypominam, że jest styczeń, 0 stopni. Nie jest to pogoda przyjemna na ryby. Ale jak można poszarpać, to bardzo proszę na załączonym obrazku. Fundacja Ratuj Ryby złożyła wniosek 4 lata temu do Polskiego Związku Wędkarskiego, do okręgu, żeby wykluczyć ten kawałeczek, który tutaj widzimy, portu. To jest naprawdę malutki porcik. Proszę bardzo. Lewa, prawa, już, już. Zobaczcie, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. A zobaczcie, kto przyszedł. Zobaczcie, kto tutaj przyszedł. Tyle ryb tej wielkości dawno, ale to dawno tutaj nie było. Można? Można. To prawda.
wędkarze, uświadommy sobie jedną podstawową rzecz, że jak nie będzie szacunku, to nie będzie ryb. Jak ktoś pomyśli, jak to jest skonstruowane, jak to żyje, jak to rośnie i co trzeba, żeby tych ryb było więcej i nie będzie tutaj szarpakowców w okresie przedwiosennym jeszcze i na wiosnę damy tym rybom spokój, to będzie tego mnóstwo. Dosłownie mnóstwo. Białorybiu mnóstwo. Niech sobie właśnie ta ryba tutaj odpoczywa. My wykorzystaliśmy. Pięknie. My wykorzystaliśmy sytuację. Tam chyba z przodu jeszcze jest uzbrojona, co? I czynimy swoją powinność pomocy rybom. I następna choineczka. Tu tylko symbolicznie, w tych miejscach, gdzie wiemy, gdzie brakuje, a reszta w miejscu, którym no niestety nie możemy wam pokazać ze względu na to, co się dzieje. I na to, że były to sondacze wyciągane. O, jest na gnieździe. Jest, zobaczcie, jak ryba stoi na gnieździe. A w ogóle tyle ryb jeszcze nie widzieliśmy tutaj. O, następna. Działa, działa. Można pomóc, można pomóc. Zobaczcie, jaka czeka nas wiosna. Zobaczcie, ile tu jest na rybku w tej chwili. A ile było większych ryb na odczycie. To się wszystko ma szansę odrodzić. Ale jak my temu nie pomożemy, a będziemy cały czas doić, to niestety... Wydoimy! Tak, to wydoimy. Na tą krawę idzie wydoić. Płyniemy dalej. Niesamowicie, ile rybek odpoczywa. Uszanujmy to. Jak widać na razie, szanują to wędkarze. Nie widzieliśmy wędkarza jeszcze. To prawda. Pierwszy raz od 7 lat nie widzieliśmy o tej porze wędkarza. Ale jest jedna, wredna. Jest? Czapla. A, czapla. Nie jest źle. Bardzo wiele dużych skupisk ryb. Warta w tej chwili 3,5 metra średnia głębokość. Teraz nie jesteśmy na warcie, jesteśmy na dopływie, na jednej z odnóg. Znaleźliśmy kilka bardzo ciekawych miejsc. Jesteśmy na jednym z nich. Niestety nie mogę pokazać, jak one wygląda. Ale jest w tej chwili 3 metry głębokości, są ryby, jest zimowisko sumów. I są choinki. I są choinki na święta dla nich. Widzisz tam za koniec jakąś przyrodę? Oj. Może na tą stronę, co? Trzy, cztery. Ale Nora nam chyba w tym roku wynagrodzić za te trudy. Co my ci tutaj zrobiliśmy? O ja. Co my ci to zrobiliśmy?
Pokłady jak zwykle. Wygląda jak wygląda. No jeszcze dwie chujneczki. I świętujmy narodziny i rybie szczęście. Katastrofa. Katastrofa. Mówię, no po metrowym sandaczu w tym roku, nie? Za to. A Eleonora będzie w tym roku pokonywała pięknie fale. Te za to. Czasu, jeśli środowisko było inne, z niższą temperaturą.